Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym codzienniku biblijnym. Dziś sobota, 29 dzień kwietnia. No i rozpoczynamy długi majowy weekend. Na dzień dzisiejszy w słowie z Biblią na co dzień są słowa z 5 Księgi Mojżeszowej z 26 rozdziału. Oddasz pokłon Panu, Bogu Twemu i będziesz się weselił z wszelkiego dobra, które Pan, Bóg Twój dał Tobie i Twojemu domowi. I z pierwszego listu do Tymoteusza z 6 rozdziału, gdzie apostoł Paweł napisał: Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Moi drodzy, nie da się ukryć, że ten przełom kwietnia i maja wielu ludziom kojarzy się z odpoczynkiem, z szansą na dłuższy urlop, na złapanie choć chwili oddechu. Nie jeden czekał na majówkę, a w tym roku tak się układa, że jest szansa na zdecydowanie dłuższy czas wolny. Choć nie wiem, jak spędzisz ten czas. Czy będziesz odpoczywał, czy będziesz zapracowany. To jednak jest to jedna z takich rzeczy, za które zawsze możemy Panu Bogu podziękować. Kiedy zastanowimy się nad swoim życiem, to mamy wiele rzeczy, za które powinniśmy Bogu dziękować, ale czy to robimy? Czy każdego dnia dziękujemy za obfitość Jego darów, za łaskę, za miłość, za pomoc, za ludzi, których stawia na naszej drodze, za członków naszych rodzin, za przyjaciół, albo za członków naszego kościoła, naszych parafii, tych, w których możemy mieć wsparcie, gdzie możemy razem się modlić, gdzie możemy przychodzić do Boga razem, wzywać Jego imię. Wiele rzeczy jest, za które każdy z nas może dziękować. Myślę, że bardzo często jesteśmy skłonni do tego, aby narzekać, aby szukać rzeczy, które nam nie pasują i wtedy jeszcze bardziej zapominamy o wdzięczności, o dziękczynieniu. Gdybyś miała postawić sobie za zadanie dziękowanie, i to nie przez najbliższe 30 sekund, ale przez na przykład najbliższe 10 minut. Spróbuj zastanowić się przez 10 minut i wymieniać różne rzeczy, za które chcesz i możesz Bogu dziękować. Początek z pewnością będzie łatwy, bo wymieniamy te wielkie rzeczy, które przypominają nam się i które od razu wpadają nam w głowę. A później będzie jeszcze ciekawiej, bo będziemy dostrzegali te najdrobniejsze. Te różne szczegóły, które każdego dnia dostajemy, a na które tak często nie zwracamy uwagi. Słowa z 5 Księgi Mojżeszowej szczególnie zachęcają nas do dziękczynienia, do oddawania Bogu czci i chwały za to, co nam daje, a jest tego naprawdę dużo. Natomiast słowa Pawła z Nowego Testamentu przypominają nam, kto jest dawcą, skąd to otrzymujemy i że wszystko, co mamy, jest darem Bożej łaski i możemy z tego korzystać. Ale Bóg chce nas zachęcić, byśmy mądrze korzystali, a więc nie tylko brali dla siebie, ale dzielili się z tymi, których stawia na naszej drodze. Czy to wielkimi rzeczami, czy małymi? Zawsze mamy okazję do tego, żeby z kimś się podzielić. Jestem przekonany, że niezależnie od tego, czy mamy dużo, czy też wydaje nam się, że mamy mało, to każdy z nas ma możliwość zarówno wdzięczności za to, co od Boga otrzymał, jak i ma szansę dzielenia się tym, co otrzymuje. A dzięki temu nasza radość i wdzięczność może stawać się coraz większa. Przeżywając najbliższe dni, gdzie jest szansa, że każdy z nas będzie miał więcej czasu na odpoczynek, na bycie z bliskimi, z rodziną, na to, żeby się zatrzymać. Chciej dostrzec w swoim życiu, jak wiele dostajesz od Boga. Chciej być wdzięczny i bądź także tym, który z wdzięczności za to, co otrzymuje, dzieli się. Dzieli miłością, radością, tym, co ma, z tymi, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. Dobrego, długiego weekendu. Niech Pan Bóg każdy i każdemu z nas błogosławi. Do zobaczenia.